Znajdujemy się w budynku Gminnego Centrum Kultury i od lat kilkudziesięciu już przeddzień Dni Drelowa, czyli festynu połączonego z promocją gminy, dziś w tym roku nazwanego Drelowskimi Dniami Kultury, odbywa się sesja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drelowskiej. 21. jubileuszowa sesja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drelowskiej. Dużo Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej czasu swojej pracy, choć nie wszystkie, bo przecież zajmuje się całą naszą gminą, historią naszej gminy. Dużo czasu poświęca unitom jako tym najważniejszym, najbardziej nośnym elementem naszej historii. W związku z tym ta dzisiejsza 21. sesja jest taką też inspiracją i podsumowaniem do uroczystych obchodów 150-lecia Męczeństwa Unitów, co będzie miało miejsce w roku następnym. Od lat tematyką sesji Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drelowskiej, które to towarzystwo jest powołane lat temu kilkadziesiąt, dwadzieścia kilka, właśnie po to, żeby wspominać najważniejsze historie, wydarzenia, najważniejszych ludzi z historii naszej miejscowości, ale nie tylko Drelowa, ale całej również gminy. Z inicjatywy tegoż towarzystwa odbywa się corocznie spotkanie poświęcone właśnie takiej tematyce. Dziś z racji pokaźnej historii kultu unitów drelowskich, bohaterów, którzy w 1874 roku ponieśli śmierć w obronie wiary, polskości de facto i wolności przed kościołem w Drelowie, istniejącym do dzisiaj zresztą kościołem, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drelowskiej, właśnie z racji tego, że 150. rocznica tegoż wydarzenia w następnym roku będzie miała mieć miejsce, chcieliśmy po porozumieniu z członkami towarzystwa, no i władzami samorządowymi również i społecznikami, którzy się od lat włączają w szerzenie kultu unitów drelowskich, jakby podsumować, zwieńczyć tą historię naszego pamiętania o bohaterach, o naszych przodkach. Sporo się tego nazbierało, nie ukrywam. Właściwie każdego roku za sprawą wcześniej gimnazjum drelowskiego, które nosiło nazwę unitów drelowskich, dziś szkoły podstawowej noszącej to samo imię, ale też i z racji zainteresowania i inicjowania często tychże wydarzeń przez parafię czy przez władze samorządowe, staramy się poprzez rekonstrukcję męczeństwa unitów, poprzez wydawanie książek, nakręcanie filmów, również używanie jakby tego elementu do promocji samorządu celem pozyskiwania i parafii drelowskiej celem pozyskiwania środków na remont, co nam się też udało i co dzisiaj też było przypomniane. Chcemy, żeby historia była przez nas nie tylko wspominana w kontekście szacunku dla bohaterów naszych przodków, ale też, żeby historia była takim spoiwem, który łączy dzisiejszą społeczność, i nie są to absolutnie patetyczne jakieś takie grunotne stwierdzenia, ale absolutnie może to z całą odpowiedzialnością jako wójt gminy powiedzieć, rzeczywistość, nie tejże rzeczywistości naszej dzisiejszej historii, bardzo smutnej, w żaden sposób nie upiękniamy, nie nadajemy jej jakiejś ponadstandardowej rangi, oddajemy autentycznie cześć bohaterom, wyjątkowym ludziom. Oni nas inspirują, oni nas mobilizują też do tego, żebyśmy o nich pamiętali, też pochylali się nad ich fenomenem, bo ja tego słowa dziś wielokrotnie użyłem i używam raz jeszcze. Rzeczywiście ja osobiście i wiele osób, które zastanawiamy się nad tym, jak no, bądź co bądź prości ludzie po 150 lat temu, często też niepiśmienni, często nawet nieuświadomieni narodowościowo, bo sto kilkadziesiąt lat zaborów, to byli przecież Rusini spolszczeni, ci nasi przodkowie, którzy tę ziemię w XV wieku zasiedlili, zdobyli się na to jednak, żeby powiedzieć carowi nie. Przecież te różnice między prawosławiem a Unią nie były aż tak znaczne, nie były aż tak kardynalne, natomiast tutaj ten opór był bardzo, bardzo silny i oni po prostu powiedzieli nie, wolimy zginąć, ale nie oddamy cerkwi, nie będziemy się modlić po rusku, nie będziemy zmieniać naszych przejętych przez ojców obyczajów, ale też i ja odbieram to jako taką demonstrację przeciwu czy sprzeciwu wobec gwałtu na wierze, ale też i na wolności, takiej elementarnej wolności, takim podstawowym prawie każdego człowieka, że jest pewna granica, że po prostu jej się przekroczyć nie da. I to jest wielka dla nas inspiracja i to, o czym co dzisiaj podkreślamy, wartości ponadczasowe dziś. Podobne sytuacje mają kilkaset kilometrów od nas miejsce i podobni oprawcy, i podobne ofiary, i podobna walka o podobne wartości, być może nawet te same, tylko w nowe historyczne jakby uwarunkowania ubrane. Więc cóż, dziś wspominamy naszych bohaterów, dziś podsumowujemy celebrację ich pamięci, ale też zastanawiamy się nad tym, co dalej, w jaki sposób w następnych latach na okoliczność właśnie 150-lecia ofiary Męczeństwa Unitów Drelowskich ich upamiętnić, jednocześnie jakby żeby ten przekaz i ta wartość, którą niosą ze sobą ich historyczne postaci, były aktualne
dziś i w sferze zainteresowań młodych ludzi, których chcemy naszą rosną historią inspirować. Wykład, zresztą jak co roku, prowadzi prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Roskiej, poseł, były poseł i były marszałek Sejmu, czy wicemarszałek Sejmu Franciszek Jerzy Stefaniu, który wyjątkową wiedzę na temat historii Drelowa posiada i też jest krasomówczo uzdolnionym człowiekiem, świetnie mu to wychodzi, wszyscy zainteresowani go co roku słuchamy. Została poświęcona UNIT-om, ale też i historii związanej z Drelowszczyzną, z pracę różnych autorów, dzieci, osób dorosłych i wszystkie obrazy, które zostały namalowane na okoliczność historii UNIT-u, więc warto ją też obejrzeć. Wielopokoleniowa wystawa wielu różnych twórców. Przy okazji sesji towarzyszy nam wystawa historii UNIT-ów widzianej przez różnych twórców, od dzieci szkół podstawowych, czy nawet przedszkoli, po osoby dorosłe i profesjonalnych malarzy również, którzy malowali historię Drelowa przez męczeństwo UNIT-ów również. Thank you.